Karol Bedorf. Musieliśmy na tę walkę czekać kilka lat. A szkoda, że tak długo. Szkoda. No ale w końcu się doczekacie, tak? W sobotę. W pełni jesteś gotowy? Tak, tak, tak. Wszystko poszło ok. Tyle, co miałem przerobić. Ostatnie 9 tygodni spędziłem w Poznaniu, w Ankosie, naprzemiennie też ze Szczecinem. Aczkolwiek większość, tak jakby 90% czasu poświęciłem na treningi w Ankosie, w Poznaniu, z ciężkimi zawodnikami, z wymagającymi zawodnikami. Myślę, że lekcje są odrobione. Czyli przygotowania na 100% wracasz pod to, co było twoje. No jak coś działa, to się tego nie zmienia, więc trzeba wrócić do tego, co działa. Czy jak oglądałeś trening Karola, a w ogóle oglądałeś go? Czyli trening? Nie Karol, przepraszam, Damiana. Trening Damiana Grabowskiego, tak? Tak, tak, tak. No coś tutaj widziałem, ale to wiesz, no to na media treningu się nigdy nie pokazuje tego, co się robi w walce, więc jakby to nie jest wymierne, nie? No właśnie chciałem dopytać, czy uważasz, że to jest ten sam Damian Grabowski, co te kilka lat temu? Tak jak powiedziałem, na treningu medialnym nie pokażesz tego, co będziesz robił w walce, no chyba że no Damian pokazał, no to nie za wiele. A sama walka z człowiekiem, który gdzieś tam był mocno podziwiany na wschodzie, który gdzieś tam poszedł podbijać UFC za oceanem, jak ty do tego podchodzisz, czy to jest takie też fajne wydarzenie ze strony, no... No tak, ja właśnie się na tym skupiam, że wiecie, no Damian przez wiele lat wygrywał w różnych federacjach różne pojedynki i na tym trzeba się skoncentrować. Dzisiejszy trening medialny jest tak naprawdę takim bardziej połączeniem się z fanami tutaj, którzy są na miejscu, wystąpieniem przed nimi tak dosłownie na 3-5% swojej możliwości, dlatego że walkę mamy w sobotę, ten ostatni tydzień poświęcamy na łapanie świeżości, tak naprawdę, żeby cokolwiek robić, trzeba się porządnie rozgrzać i tak dalej, wiecie, my tutaj przychodzimy dla fanów i dla całego samego wydarzenia, którym jest KSW, które będzie w sobotę i po to, żeby pokazać, że wszystko jest z nami okej, że nie mamy żadnych kontuzji i że do soboty dotrwamy i w sobotę pokażemy walkę. Karol, w jakiej ty jesteś dyspozycji teraz w stosunku do życiowej formy, w stosunku do tego, co widzieliśmy w ciebie w tych największych, najlepszych twoich walkach w okresie, kiedy panowałeś w KSW? Wiesz co, no ta odpowiedź też będzie w sobotę na to pytanie, dlatego że ostatni mój ciężki trening zakończyłem w zeszłym tygodniu w piątek. Teraz w ten piątek, który był. Przez weekend miałem czas, żeby tylko tak naprawdę zrobić kilka luźnych biegów i tak naprawdę tylko podtrzymać swoje ciało w takim podwyższonym jakimś tętnie. Natomiast ta świeżość musi teraz przyjść. Tak? My teraz na to czekamy. Zrobiłem bardzo ciężki obóz przygotowawczy. Skoncentrowałem się mocno na tym, wyjechałem z domu rodzinnego, poświęciłem się w 100% na przygotowaniach. Ja bym chciał, żeby ta 100% forma, ta, która kiedyś mi też przyświecała w poprzednich latach, żeby ona wskoczyła w sobotę. Nie dzisiaj, nie jutro, w sobotę. W sobotę od godziny 19 Karol Bedorf powinien być gotowy na swój jeden z kolejnych i znakomitych pojedynków. Na ile ta walka jest dla ciebie ważna, w sensie... Każda walka jest dla mnie ważna, każda walka, ja tu nie dzielę. Chodzi o polski rynek, tutaj o polski rynek, bo wiadomo, od wielu lat się mówiło o tym, Michał Kita, Damian Grabowski, Karol Bedorf, porównywano, z jednym z nich miałeś już okazję się skonfrontować, teraz no to... konfrontujesz się... Konfrontacja z Michałem Kitą już była, wszyscy widzieliśmy, jak się skończyła, wygrałem tą walkę przez knockout. Teraz mamy na horyzoncie Damiana Grabowskiego, w sobotę to się okaże, w tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby ciało i umysł spoliły się w jedność i stanowiły jedną zgraną całość na sobotę i na tym najbardziej się koncentruję po to, żeby wyjść w sobotę i pokazać 100% możliwości, na które mi stać, które prezentowałem wcześniej i zaprezentuję również teraz. Karol, jeśli pozwolisz, odbiegnę troszeczkę od zbliżającej się walki, ale zostajemy cały czas w temacie. Jesteś w tej branży od wielu lat, śledzisz to, co się dzieje, na pewno również śledzisz swoją wagę ciężką. Czy widzisz jakieś talenty na rynku polskim, które w przyszłości mogą zająć twoje miejsce i zawodników tobie podobnych na topie? W branży jestem 18 lat. W KSW samym jestem lat 12. Tak? To będzie 12 rok mojej pracy dla Federacji KSW. Myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Federację KSW i polski rynek przede wszystkim, to jest to Michał Andryszak, jest to mój kolega klubowy, sparring partner zresztą, którego serdecznie pozdrawiam. Przepracowaliśmy ciężki czas teraz na jednej macie, trenowaliśmy i uważam, że na tą chwilę, jeżeli zdrowie, przede wszystkim zdrowie mu na to pozwoli, do końca. Dlaczego mówię zdrowie? Dlatego, że my w wadze ciężkiej borykamy się z troszeczkę innymi rodzajami kontuzji niż zawodnicy w lekkich wagach. U nas po prostu te kontuzje przychodzą łatwiej, szybciej i później dłużej się leczą. Więc jeżeli będzie miał na tyle szczęścia, że zdrowie mu na to pozwoli, to myślę, że on jest takim naturalnym kandydatem do tego, żeby później to on stanowił ten trzon wagi ciężkiej. Jeśli się nie mylę, twój syn trenuje zapasy?
Tak, oczywiście. Pozwolisz swojemu synowi, żeby kiedyś startował w MMA, jeśli będzie miał taką ochotę? No mój syn do mnie ostatnio powiedział, dzwoń do Kawula, niech szykuje kontrakt. Także nie mam z tym absolutnie najmniejszego problemu. Chciałbym, żeby wybrał taką drogę, która będzie mu się podobała. Czy to będą zapasy, czy to będzie jiu-jitsu, czy to będzie MMA, to on o tym sam zdecyduje. Na tą chwilę jest po wielu treningach zapaśniczych, bo już 2 lata trenuje zapasy. Był ze mną też w Poznaniu, gdzie trenował MMA, no i złapał na to zajawkę. Powiedział, że bardzo mu się podobają te treningi i po treningu powiedział do mnie tak, ponieważ my oryginalnie jesteśmy ze Szczecina, powiedział do mnie tak, teraz już wiem, dlaczego tutaj przyjeżdżasz. Ja mówię, no to całe szczęście, mam nadzieję, że nie będziesz mi robił więcej afer, jak będę wyjeżdżał z domu trenować do Poznania. Także skończyło się dobrze. Dziękuję. Tak, dziękuję. Dziękujemy.